Witam, przedstawiam chwyty od Iriflex 2.1 w kolorze czarnym. Niestety nie mam do nich oryginalnej zawieszki, gdyż gripy wpadły w moje ręce używane, ale wygląda ona tak. Refleksy w zależności od rozmiaru występują w 9 lub 7 kolorach i 2 grubościach, 33,5 jak te i milimetr grubszej wersji XL. Niezależnie od rozmiaru mają 135 mm długości, a ta odmiana waży niewiele ponad 100 gramów. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. W refleksach najbardziej zaskoczyła mnie ich wyjątkowa miękkość. Nawet specjalna odmiana longnecków FL z większą mieszanką gumy nie może się z nimi równać. Żeby tego było mało, ODI posiadają bardzo zróżnicowany kształt. Za odpowiednie tłumienie drgań i wibracji odpowiadają specjalne poduszeczki umieszczone od góry oraz żeberka jak w longneckach pod kciukami. Z kolei od spodu znajdują się szerzej rozmieszczone, wyższe wypustki poprawiające chwyt, zaprojektowane tak, żeby nie było trzeba zbyt mocno ściskać gripów, co prowadzi do zmęczenia i bólów rąk. ODI posiadają pojedynczą, minimalistyczną aluminiową obejmę i to wystarczy. Na szczęście jest ona skręcana z solidną śrubą pod 3 mm klucz ampulowy, więc nie ma obawy o wyrobienie się gniazda lub zerwanie gwintu. W refleksach jest jednak też coś, czego bardzo nie lubię, czyli zintegrowane końcówki. Osobiście uważam, że znacznie lepsze są wymienne korki, a to najlepszy przykład. Te Pro Dual Locki zaliczyły tylko jedną, drobną glebę i wyglądają tak. A gdyby miały inną budowę, wystarczyłoby wymienić końcówki i byłyby jak nowe. Zwłaszcza, że to ODI stworzyło moim zdaniem najlepsze, praktycznie niezniszczalne barendy, których używam od 10 lat. Tu jednak końcówki są zintegrowane, ale ponoć wzmocnione, czego jednak nie chciałem testować, gdyż refleksy do tanich nie należą i kosztują około 120 zł. Czyli są konkurencją dla Ergonów, Esculabów, Rentali, Raceface'ów, Deity i tak dalej. Moim zdaniem ODI są bardzo wygodne, a za sprawą użytej mieszanki gumy i ciekawej budowy świetnie tłumią drgania, nie będąc przy tym przesadnie miękkie. Ręce mi się na nich nie ślizgały, więc może nie będą się też zbyt szybko ścierać, ale to pokaże czas. Ja ze swojej strony mogę serdecznie polecić refleksy osobom szukającym komfortowych gripów z fajnymi kolorami o niezłej jakości, do której zobowiązuje ODI ich ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji chwytów. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!